sezon wakacyjny w pełni, to może trochę wody dla ochłody. W tym odcinku chcę Wam opowiedzieć o nurkowaniu i organizacji HSA. Co to takiego? HSA to skrót od słów Handicap Scuba Association, czyli Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Płetwonurków. Jest to największa na świecie organizacja szkoląca w nurkowaniu osoby z niepełnosprawnościami. Została założona w 1981 roku przez Jimmy'ego Gatecara w Kalifornii. W 1972 roku Jim uległ wypadkowi, wskutek którego miał niewładną prawą rękę. A jego marzeniem z dzieciństwa było nauczenie się nurkowania. No i on to marzenie postanowił spełnić. I rok po wypadku, czyli w 1973 roku, och, komary zaczynają już gryźć, zdobył certyfikat Open Water Scuba Diver. Jim miał świadomość tego, że nie tylko on chce nurkować, ale są też inne osoby z niepełnosprawnościami, które chcą uprawiać ten sport. Dlatego postanowił stworzyć program, dzięki któremu instruktorzy, instruktorki od nurkowania będą uczyli osoby z niepełnosprawnościami nurkowania. Dlatego też stworzył kurs nurkowania dla ludzi z niepełnosprawnościami i podręcznik do ich szkolenia. Program HSA umożliwia instruktorom, instruktorkom ocenić możliwości ludzi z różnymi rodzajami i stopniem niepełnosprawności do tego, czy mogą nurkować. Pewnie zastanawiacie się, czy każda osoba z danym rodzajem niepełnosprawności może nurkować. No nie do końca tak jest. Mianowicie, mogą na pewno nurkować osoby, które mają uszkodzony rdzeń kręgowy, które mają mózgowe porażenie dziecięce MPD, które są po amputacjach albo mają niskorosłość, tak jak ja. Na pewno przeciwwskazaniem do nurkowania będą miały osoby, które mają choroby układu krążeniowego, oddechowego, czy też mają zaburzenia psychiczne, bo jak wiemy, nurkowanie to sport ekstremalny, a liczy się przede wszystkim bezpieczeństwo. A jak myślicie, czy HSA działa w Polsce? Oczywiście, że tak, i to od już długiego czasu. Mianowicie w 1996 roku pojawiły się pierwsze kursy nurkowe dla osób z niepełnosprawnościami, a Tadeuszowi Mastelężowi zawdzięczamy to, że HSA znalazło się w naszym kraju. Jeśli jesteście zainteresowani zrobieniem kursu nurkowego w ramach organizacji HSA, albo znacie kogoś, kto chciałby taki kurs zrobić i nurkować w otwartych wodach, to w opisie do tego odcinka pozostawiam Wam nazwy i linki do organizacji, które się tym zajmują. Pewnie w tym nagraniu słyszeliście nie raz i nie dwa, a nawet i trzy różne odgłosy. A to pływania, a to szczekania. To tylko dowód na to, że lato jest w pełni i ludzie korzystają ze słońca, którego mam nadzieję, że będzie tego lata bez końca. I Was zapraszam po obejrzeniu tego odcinka wskoczyć do wody, poleżeć na plachu czy na trawie, po prostu relaksować się i ładować baterie. To ja też sobie teraz skoczę.